Powiem szczerze, że po to pracuję i po to trenuję, żeby stawać na podium. Nie zawsze udaje się wygrywać, ale z takim celem zawsze jestem nastawiony, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Jeżeli jest to medal olimpijski w dniu dzisiejszym, złoto na biegu masowym, to jest dla mnie naprawdę też spore zaskoczenie, ale nie powiem, że też w ogóle się tego nie spodziewałem. Dokładnie, no na pewno brakowało tego, że nie startowałem ponad 2 lata. Dzisiaj niespodziankę zrobiły mi córki, ponieważ przyjechały na start, miały być dopiero jutro z moją mamą, tutaj kolegą fotografem Radkiem, także cieszę się bardzo, że mnie wspierają i oby tak dalej. Na pewno bardzo, bo tak naprawdę gdyby mi tego nie brakowało, to bym nie wrócił. Ja tak sobie założyłem, że jeżeli będzie taka możliwość, to wrócę. Udało się to wszystko poukładać. Z tego miejsca chciałem podziękować przede wszystkim panu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który mnie oddelegował i mogę się skupić na przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich, co jest dla mnie bardzo ważne. Ale też za wsparcie Polskiemu Związkowi Łyżwiarstwa Szybkiego, za to, że mogę układać te swoje plany niejako troszeczkę pod siebie, z racji tego, że pracuję zawodowo, że mam rodzinę. To jest bardzo, bardzo ważne. Także realizuję jakby swoje marzenia, już może nie te na chwilę obecną na poziom medalu olimpijskiego, ale wszystko przed nami. Myślę, że najważniejsze to będzie się zakwalifikować, a później będziemy myśleć o czymś więcej.